Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021. Zapraszam do stawienia subika i łapeczki w górę oczywiście. No i sam się tego nie spodziewałem, ale w dzisiejszym odcinku już będziemy mieli turniej czterech skoczni, proszę Państwa, z nowym systemem. W nowym systemie KO. Ale na początek Oberstdorf K95, puchar kontynentalny, szybki skrócik. Skok kwalifikacyjny, zobaczmy jak to będzie, no oby było dobrze przed tym turniejem czterech skoczni w systemie KO. Zobaczymy jak to będzie wyglądać wszystko. Będzie ciekawie na pewno. No i zobaczmy jak tam pierwszy skok. Bardzo ładny, jest forma chyba. Ile to było? 110 metrów, bardzo ładnie. Pierwsze miejsce w kwalifikacjach ze sporą przewagą. Drugi skok w pucharze kontynentalnym, jest mocny wiatr pod narty. Niezłe odepchnięcie od belki, 97%. Mam nadzieję, że tak dobrze też będzie w turnieju czterech skoczni. Wow, nie, dobra. Żeby takiego wybicia nie było w turnieju czterech skoczni czasem. Ale warunki nam tu pomogły. Lądowanie na dwie nogi niestety, ale myślę, że nie przeszkodzi nam to w objęciu prowadzenia raczej. 111 metrów. No i oczywiście jest pierwsze miejsce, ale z niedużą przewagą. No i finałowy skok w tych zawodach w pucharze kontynentalnym. 93% dopchnięcie od belki. Może będzie lepsze wybicie, taką mam przynajmniej nadzieję. No za wcześnie, ale lepiej za wcześnie niż za późno. I tak spokojnie wygram ten puchar kontynentalny. Ile metrów? Mamy 105 metrów. No i jest zwycięstwo w pucharze kontynentalnym. Bart i gry na pierwszym miejscu. O proszę, powiadomienie, że umowa ze sponsorem została zrealizowana, także zobaczymy sobie nowego sponsora. No i co my tu mamy? No, potrzebujemy pieniążki oczywiście, więc kto da więcej kasy, ten wygrywa. 1802, 1150, więc bierzemy sobie nuklear. Podpisuję umowę. No i może weźmiemy sobie nagrodę jeszcze, pierwszą. Niezła pula. Zaczniemy sobie od początku, od lewej strony. O, no i to był dobry wybór, 11 diamentów. Lecimy dalej z kontynentalnym. Ta sama skocznia, Oberstdorf K95. Oczywiście, jak możecie zauważyć, to jest szczyrk, ale miejmy nadzieję, że kiedyś tutaj te skocznie zostaną odwzorowane. O, całkiem nieźle, mocny wiatr pod narty. O kurczę, to jest skok na rekord, 115 metrów. No, forma niezła wychodzi na to. No i w kwalifikacjach zdeklasowałem rywali. Dobra, pierwsza seria, zobaczmy jak będzie teraz wiatr w plecy, także no dobrze, dobrze, że jest ten wiatr w plecy. Trzeba tutaj potrenować przed pucharem, przed turniejem czterech skoczni. O właśnie, takie wyjście z progu musi być. I ładny, ładny skok przy tym wietrze, lądowanie telemarkiem. Mogę być zadowolony. 107 metrów. Pierwsze miejsce po pierwszej serii. No i skok finałowy, wiatr silny pod narty, puchar kontynentalny i już zaraz przejdziemy do turnieju czterech skoczni. Ciekawe co się będzie działo. Na pewno będą emocje. Jak na grzybach. Żartuję, będą emocje jak na prawdziwkach. Znowu żartuję. Dobra, będą po prostu emocje. Ile to było? No dobry skok wygrałem oczywiście, 113 metrów. I wygrywamy ten puchar kontynentalny. Możemy sobie jeszcze luknąć na podium, kibice się cieszą. No i lecimy sobie dalej, jeszcze zobaczmy, które miejsce w kontynentalnym ogólnie. W generalce oczywiście pierwsze miejsce, Maciek Kot na drugim miejscu ze stratą 194 punktów. No i widzowie, bierzemy sobie ostatnią nagrodę przed... O kurczę, jaka pula! Ej, miałem taką pulę kiedyś? Same diamenty. Mam nadzieję, że wybiorę 18. Lecimy sobie po kolei, druga nagroda. Czy będzie dobra wygrana? 4, najgorzej. Ale w każdym razie lecimy sobie z turniejem czterech skoczni. Zaraz zobaczymy, jak wygląda to po update'cie. Tutaj były zmiany, oczywiście. No dobra. Lekki stresik, przydałoby się wygrać oczywiście, bo... No, przydałoby się wygrać. Dobry zawodnik, Bart i gry, no to... Wiecie. Dobra, zaczynamy widzowie, zaczynamy turniej czterech skoczni. Rekord skoczni 146,5 metra, zobaczymy czy dzisiaj będą jakieś rekordy. I jak to wygląda, no... Kurczę, wiedziałem, już zepsute odepchnięcie od belki, ale dobrze, dobrze. Spokojnie sobie skoczymy. Troszkę za wcześnie. Mamy wiatr pod narty.
także nie powinno być tutaj większych problemów. Dosyć ładny skok pomimo tego wyjścia z progu. I 142 metry, całkiem ładnie. Może być w każdym razie. Minus 10 punktów za wiatr. I które miejsce? O kurczę, czekajcie, bo to teraz inaczej wygląda. Gdzie jest Barty Gry? Będę podświetlony? Będę musiał się szukać. Jestem podświetlony. Jezus. Z Clemensem L. Tutaj w parze będę. Tak, bo to wcześniej były kwalifikacje chyba. Teraz właśnie. Clemens L. Możecie pisać w komentarzach, jakie miał nazwisko, bo nie pamiętam. No, mam nadzieję, że go wyprzedzę. No, lepsze odepchnięcie od belki, byle było dobre wyjście z progu. I uwaga. Jest idealne wyjście z progu, o to nam chodzi. Teraz, żeby było dobre lądowanie i... okolice rekordu, widzowie. No, świetna forma, co ja wam powiem. Bardzo dobra forma. 146,5 metra, czyli rekord skoczni wyrównany. Zobaczmy sobie na szybko może powtóreczkę. No, rzadko oglądamy, czemu nie? No, praktycznie na rekord skoczyłem. No i myślę, że go wyprzedzę. Mam dodane punkty. Czyli był wiatr w plecy? No nieźle. Jak to wygląda teraz? Barty Gry na pierwszym miejscu z bardzo sporą przewagą. No i seria finałowa w pierwszym konkursie z turnieju czterech skoczni. 87% odepchnięcia od belki, dosyć słabo, ale mamy dużą szansę na zwycięstwo, bo jest duża przewaga. Niezłe wyjście z progu, bardzo dobrze pisze. No to bardzo dobrze, też mnie to cieszy. Czy będzie skok na rekord? Mamy, proszę państwa, rekord skoczni, 153 metry. No nie, no teraz to zdeklasowałem rywali na całej linii. Zobaczmy sobie jeszcze powtórkę, bo to był naprawdę świetny skok rekordowy. Nie wiem, kiedy będzie następny rekord. I spójrzcie, ile on został pobity. No naprawdę sporo. Okej. To mi się podoba oczywiście. Pierwsze miejsce, ile punktów przewagi mamy? 43, deklasujemy rywali i... co nas cieszy, Dawid Kubacki na drugim miejscu. I tak, jeszcze tutaj mamy podium. Dawid Kubacki. Który to jest? Ten czy ten? Nie wiem, bo to podium jest takie... Ten to jest Dawid Kubacki. No, niepodobny. Dobra, lecimy dalej. Aha, jeszcze generalka w turnieju czterech skoczni. Pierwsze miejsce ze sporą przewagą. Kolejna nagroda w tym odcinku. Zobaczmy, jaka będzie pula. Jest 18 diamentów do zgarnięcia. Oczywiście po kolei. Teraz trzecia nagroda. O proszę, i znowu perfekcyjny strzał. Kurczę, ale mam dzisiaj farta w tych diamentach. Lecimy z kolejnymi zawodami. Garmisch-Partenkirchen, K125. Potem jeszcze Innsbruck i Bischofshofen, K125. Lecimy z zawodami. Pierwsze zawody bardzo, bardzo dobre. Pierwsze miejsce ze sporą przewagą. Mam prowadzenie turnieju 4 skoczni. Ciekawe, czy będzie koszulka lidera. Wow, co tu tak biało? Kurczę, mamy warunki atmosferyczne dziwne. Zobaczmy sobie kawałek tej skoczni. Kurczę. Ej, bardzo ładna skocznia tak a propos. Jeszcze tutaj w tej zimowej scenerii. Ej, jak to fajnie wygląda. Czekajcie, zobaczmy sobie kawałek tej animacji jeszcze, bo naprawdę tutaj fajnie to wygląda, jak śnieg pada. Może nawet do miniaturki coś wezmę. O kurczę, ale mam warunki. Spójrzcie, jaka mgła. Dobra. Przechodzimy do zawodów. Minus 9. Zimno jak w Suwałkach. Dobra, pierwszy skok. 98% depnięcie od belki. Zobaczmy. To są kwalifikacje chyba. Także nie ma się co za bardzo tutaj przejmować, jeżeli nie będzie jakiś super skok. Ale to jest wysokość. Proszę państwa, rekord skoczni 160,5 metra. A pomyślcie, jakby było jeszcze lepsze wyjście z progu. Co by to było? No i musimy sobie powtórkę zobaczyć. Dzisiaj będzie chyba taki dłuższy odcinek z powodu tych powtórek trochę. Wiedziałem, że będą emocje. No i są emocje. Naprawdę dzisiaj padają rekordy. Bardzo dalekie rekordy. I oczywiście pierwsze miejsce w kwalifikacjach mamy. I w parze jesteśmy z... Wladimir Zografski. Także to nie jest chyba zbyt dobry zawodnik.
Powinniśmy go tutaj spokojnie pokonać. Jest wiatr pod narty, 98% dopnięcia od belki. No jest szansa na dobry skok w tych trudnych warunkach atmosferycznych. Kurczę, dlaczego mnie tak przechyliło po wyjściu z progu? Nie lubię tego. Ale jest wysoko, będzie daleko za zieloną linię, ale niestety na dwie nogi. Szkoda, szkoda, że na dwie nogi. 159,5 metra, myślę, że i tak obejmę prowadzenie. Pierwsze miejsce. No, ale 6,9 tylko przewagi nad Kamilem Stochem, także nawet jakby Kamil wygrał. Chociaż nie, ja muszę wszystko wygrać. Ależ teraz mamy silny wiatr pod narty, no jest to szansa na rekord, jest to szansa na rekord. Gdyby było dobre wyjście z progu, 98% dopnięcie od belki, także całkiem nieźle. Czy będzie jeszcze rekordzik w tym odcinku, idealne wyjście z progu? Teraz tylko utrzymać dobrą sylwetkę w locie, ależ jest wysoko. Proszę Państwa, jeszcze jeden rekord w dzisiejszym odcinku. 162,5 metra, już myślałem, że tego nie wyląduje. Zobaczmy sobie tą powtórkę. Serio, już myślałem, że po mnie, że nie wyląduje i tragedia. Na dwie nogi co prawda, ale przy takim skoku to naprawdę. Szkoda, że tu się nie da manipulować kamerą w trakcie powtórki. Jeżeli twórcy oglądają, to na pewno wiele osób by chciało takie coś. No ale wiadomo, to nie jest takie hip-hop, siup, siup, siup. I pierwsze miejsce, proszę Państwa. Pierwsze miejsce w finałowej rundzie. Zobaczmy jeszcze sobie podium. Ryoyu Kobayashi drugie miejsce, trzecie miejsce Karl Geiger. Ha! Szkoda, że nie dalej. Dobra. I co my tu jeszcze mamy? Przy turnieju czterech skoczni zyskujemy coraz większą przewagę. Dawid Kubacki na drugim miejscu. Jest spoko, jest naprawdę spoko, nie spodziewałem się. No i pierwsze miejsce w Pucharze Świata. Bierzemy sobie kolejną nagrodę. Co tam w puli ciekawego? Są diamenty. Ciekawe, czy znowu trafimy. Był w szoku teraz już. A weźmiemy sobie środkową nagrodę. Aj, no nie, było już tak lekko. Hantelki mamy, ale hantelków też potrzebujemy. No i zostały nam dwa konkursy. Innsbrucka 120. Lecimy bez przedłużania. Jeżeli będzie tak jak w poprzednich konkursach, no to naprawdę będę zadowolony z tego turnieju czterech skoczni. To jak na razie jest jeden z lepszych turniejów czterech skoczni, jakie my tu w ogóle mieli. Podobne warunki, trochę cieplej. No i dobra, lecimy z kwalifikacjami. O nie, słabe odepchnięcie od belki. Ale to nas nie przekreśla, mam nadzieję. Za wcześnie dużo, ale to tylko kwalifikacje. Tak sobie to tłumacz, Bart. Jest lądowanie telemarkiem, no poprawny skok, byle lepiej było w zawodach. O, ta też bardzo ładna skocznia. Które miejsce mamy? Aha, tutaj ten. Jestem z Yuken, też nie wiem co to za zawodnik w sumie, to chyba jakiś dosyć nowy zawodnik jest. Nie wiem, nie wiem. O, mamy wiatr pod narty, będzie szansa na daleki skok. To dobre, no nie, słabe odepchnięcie od belki, 87%. Ale może być dobry skok, nadal może być dobry skok. Niezłe wyjście z progu, wysoko tutaj. I proszę Państwa, czy będzie za zieloną linię? No jest, kawałeczek za tą zieloną linię, jest telemark. Dobry skok, 150 metrów. Powinniśmy, myślę, objąć to prowadzenie. Troszkę surowi sędziowie dla mnie mogli dać więcej punktów, ale nie dziwię się. Nie dziwię się, że tak słabo sędziowie. No i tylko 2,2 przewagi. Także tutaj w drugiej serii nic nie będę mógł zepsuć. Delikatny wiatr pod narty, więc raczej nie powinno być rekordu. Ale może być nadal świetny skok w okolice rekordu. Chyba, żebym rekord pobił, to bym był w szoku. A teraz bardzo dobre wyjście z progu, także... To to wie. Nie, nie, nie. No, z tym wiatrem rekordu nie będzie. Troszkę za wcześnie zacząłem lądować, ale... Tak, asekuracyjnie. No i wygrywamy. Wygrywamy prawdopodobnie. Kolejny konkurs z turnieju czterech skoczni. O to chodzi, o to chodzi. Jest pierwsze miejsce. 11 punktów przewagi nad Karlem Geigerem. No i Kamil Stoch załapał się na podium. Trzecie miejsce. Elegancko. No i... Duża przewaga już. Raczej nikt nas nie będzie w stanie wyprzedzić. Chociaż Karl Geiger, nie wiem. I... Pucharze Świata, oczywiście pierwsze miejsce, tutaj nam jeszcze tabelka wyskoczy.
Lecimy dalej. Bierzemy kolejną nagrodę w tym odcinku, znowu 18 diamentów puli. Weźmiemy sobie pierwszy z lewej, zobaczmy. No niestety na środku, a miałem brać środek na początku. Okej, lecimy z ostatnim konkursem. Bischofshofen K125. Turniej czterech skoczni. Co tu się jeszcze wydarzy? Zaraz się okaże. Czy będzie jakiś rekordzik jeszcze w tym odcinku? Naprawdę jestem ciekaw. Miejmy nadzieję, że tak. Tym razem ładne warunki, nie pada. Żaden śnieg, żaden deszcz. Zawody wieczorem. Ładne tutaj oświetlenie mamy. Dobre odepchnięcie od belki, ładna skocznia. No pięknie, pięknie wszystko się nam układa. Spóźnione wyjście z progu, to już gorzej. Ale tutaj zwróćcie uwagę, że nic nie muszę robić w powietrzu. Takie warunki są dzisiaj. No i bardzo ładny skok oczywiście. 153,5 metra. Zobaczmy sobie, z kim będziemy w parze. I w parze jesteśmy z Gregorem Deschwanderem. Także nie powinno być tutaj raczej też problemów. Lecimy. O nie, 87 odepchnięcie od belki. Kurczę, nawet nie zwróciłem uwagi jaki wiatr. Ale zobaczymy to w powietrzu. Może być to wyjście z progu, nie ma tragedii. Warunki tak dobre, że nic nie muszę robić nadal. No i jest daleko dosyć zieloną linię. Oczywiście mógł być lepszy skok, ale nie narzekajmy. 149 metrów. Plus 1,5 punktu dodane za wiatr. No i proszę Państwa, pierwsze miejsce, przewaga 11 punktów nad Karlem Geigerem. Szkoda, że Kamil Stok dopiero na szóstym miejscu. I lecimy. Ostatni skok w turnieju czterech skoczni już na 90%, to wygramy. 98% dopchnięcie od belki. Czy będzie najlepszy skok w tym konkursie? Miejmy nadzieję, że tak. Jest dobre wyjście z progu nawet, za wcześnie, ale nie szkodzi. Jest wiatr pod narty. I będzie najlepszy... Jezus Maria, prawie to... Prawie upadek, widzowie, prawie upadek. I prawie rekord. 156 metrów. No szkoda, że to wyjście z progu nie było delikatnie lepsze, bo mógł być rekord skoczni. Zobaczmy sobie jeszcze ostatnią powtóreczkę. Patrzcie. Tutaj rekordzik. No, ledwo, ledwo, ledwo. Dobra. I myślę, że to na spokojnie wygramy już teraz. Możemy być tego pewni po tym skoku. Przewaga 26 punktów nad Stefanem Kraftem. Świetnie. Zobaczmy sobie jeszcze podium. Barty Gry, Stefan Kraft, Karl Geiger. Mógł być dalej, ale niech będzie, że trzeci. No i generalka, żeby się upewnić, że wygraliśmy. Wygraliśmy to z ogromną przewagą. 112,2 punktów. Tu. Jeszcze puchar... A, czekajcie, bo tu jeszcze jedno podium. Za właśnie turniej czterech skoczni. Karl Geiger na podium, Stefan Kraft trzecie miejsce. Także dobrzy zawodnicy. Fajne narty czarne w ogóle. Podobają mi się takie minimalistyczne czarne narty. Chciałbym sobie zmienić w ogóle wygląd tego zawodnika kiedyś, ale trzeba do tego więcej kasy, więcej diamentów. No i Barty Gry wygrywa, czy no to jest Puchar Świata. No i jeszcze sobie weźmiemy ostatnią nagrodę w tym odcineczku, niezła pula. Nie wiem, wezmę sobie z lewej 18 diamentów. Jest! Udało się jeszcze trafić na koniec 18 diaksów. Zobaczmy sobie jeszcze na koniec może jak to wygląda tutaj w sprzęcie, co byśmy sobie mogli... nie da się... A da się kolor zmienić sam? Kurczę, chyba się tak... Nie, no szkoda, że się tak nie da koloru samego. 46 tysięcy, no diamentów trzeba dużo. Okej, kończymy sobie ten odcinek. Świetny turniej czterech skoczni. Naprawdę jestem zadowolony. I zapraszam do stawienia subika, do stawienia łapeczki w górę, jeżeli odcinek Ci się podobał i chcesz więcej z tej gry odcinków. I do usłyszenia.